lata, od 22 lipca do 23 sierpnia, to okres lwa. Czas, który musimy wypełnić. Wypełnić przede wszystkim tym, aby popatrzeć, co zdobyliśmy, co chcemy zdobyć i jak zainwestować w siebie. Przede wszystkim walka z naszym ego. Uświadomienie sobie, co mamy zdobyć, co nam potrzeba. Zweryfikowanie tego wszystkiego po to, żebyśmy mogli spokojnie przejść do następnego znaku. To czas, który wypełnia nas wewnętrznie. Władcą lwa jest słońce. Każdy z nas ma je w różnych znakach i każde słońce jest bardzo ważne, ale jest to jedno słońce, w zależności, gdzie ono się znajduje, w jakim czasie. Ten czas to jest teraz właśnie, żeby wypełnić, sprawdzić siebie, do czego dążymy i jak chcemy to uzyskać. Przede wszystkim spojrzeć w siebie i nie dać się swojej wewnętrznej fantazji. Wręcz trzeba walczyć o to, by zdobyć wewnętrzną świadomość i nie poddać się samodegradacji, która tak często istnieje wewnątrz nas. To my musimy swoją świadomością dążyć do perfekcji. Do perfekcji właśnie naszego znaku i naszego słońca. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że czas ten jest najważniejszym okresem w całej naszym istnieniu. Każdy dzień to jest dniem, który albo zyskaliśmy, albo straciliśmy. Każdy dzień jest rozliczeniem przyszłego dnia, który następny dzień będzie budował to, co już zostało zbudowane. Teraz w którym kierunku zmierzamy? Czas lwa jest bardzo ważny dla każdego z nas, ponieważ on pokazuje przede wszystkim nasze życiowe dążenia, aby nie poddać się hazardowi życia. Życie przede wszystkim polega na sukcesywnym, dokładnym mierzeniu swoich zamiarów i dążenia do nich z perfekcją. Ta perfekcja przede wszystkim dążeniem do uzyskania doskonałości, która każdego nas to jest tylko niespełniony czas i każdego z nas doprowadza do
punktu, w którym musimy wybrać. I to jest teraz. Rzadko kiedy Jowisz wchodzi, akurat do znaku, w momencie kiedy jest. Dokładnie 17 lipca wszedł Jowisz do lwa. Do znaku lwa i będzie on do 5 sierpnia 2015 roku. Jowisz jest wielkim szczęściem, daniem, więc korzystaj z tego, bo masz ten czas. Czy to dużo czasu, czy też mało, osądź go sam. Poczekaj jeszcze parę dni, niech będzie, niech Jowisz przejdzie i zacznie w lwie pokazywać swoją moc. Skorzystaj z tego. Obojętnie jakim znakiem jesteś, masz prawo do swojego wielkiego słońca, które masz, i do wielkiego Jowisza, który daje tak wiele. I wówczas będziesz doskonały. Pozwól swojej wyobraźni budować to, co jest realne. Jowisz jest cudowny. Jowisz jest Bogiem wszystkich planet. Słońce to my. Bo każdy z nas ma gdzieś je wewnątrz. Więc stosuj, aby nigdy nie rozeszło się w innym kierunku, niż by się wydawało. Ten czas lwa jest po to, żeby ustalić swoją świadomość. Świadomość, do czego chcesz dojść. Taki czas zdarza się bardzo rzadko, więc korzystaj z niego, póki tylko możesz. I czerpaj garściami z tego, co ci daje kosmos. A kosmos nie zawsze jest sprawiedliwy. Więc bierz, ile chcesz. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Astrologii tej nietypowej, bo to ta astrologia, która nam pokazuje, jak wykorzystać. Jak wykorzystać ten czas, który jest stracony za każdym razem, ponieważ boimy się samych myśli nasze, które są w głębi nas, ale nie chcemy je urzeczywistnić. A przecież to jest najpiękniejsze. Nic nie ma piękniejszego, jak spojrzeć słońcu prosto w twarz. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o sobie.